Cześć! Witajcie na kolejnym odcinku ze Slime Covers. Dzisiaj będę robić slime covers na walentynki. Przemienię te dwa slimy na nowe w tematyce walentynkowej. Jako pierwszy zrobię ten niebieski. Jest to slime z odcinka, w którym robiłam zimowe slime. I on kompletnie się rozpuścił. Zobaczcie, co upływa. Na początek przeleję go do miseczki. I teraz dodam do niego piankę do golenia. Zobaczcie, ten slime od razu się poprawia. Nawet chyba nie będę musiała dodawać do niego aktywatora. Dodam może tylko odrobinkę. I teraz dodam do niego niebieski barwnik. Nie wiem, czy nie dam za dużo. No, może nawet nie było za dużo, dodam jeszcze trochę więcej. Ok, teraz jest taki bardzo delikatny, błękitny. Podzielę go na dwie części. Jedną część zostawię taką, jak jest. A do drugiej części dodam brokat, taki niebieski, holograficzny. Zobaczcie. I tak sobie myślę, że do tej części dam jeszcze troszeczkę więcej barwnika, żeby była ona trochę jeszcze bardziej ciemniejsza niż ta. Jeszcze trochę więcej. Teraz przełożę te dwie części do pojemniczka. Położę je tak obok siebie. Okay. I teraz będę robić ozdoby do tego slajma. Użyję do tego modeliny Fimo. Wezmę mały kawałeczek. Najpierw ją muszę rozrobić w palcach, żeby zrobiła się miękka. Zrobię teraz taką kuleczkę. Zgniotę ją tak troszeczkę na taki trójkąt. I teraz takim plastikowym nożykiem zrobię tutaj nacięcie po środku. Takie wgłębienie. I troszeczkę to tak na boki zrobię. Wymodeluję to teraz w palcach trochę bardziej. I mam takie serduszko. Teraz to trzeba upiec w piekarniku. Modelina Fimo piecze się w 110 stopniach przez 30 minut.
I ja już tutaj sobie wcześniej przygotowałam takie serduszka. Zobaczcie, w różnych rozmiarach. I teraz po prostu dodam je do slajma. Gotowe. Mój pierwszy walentynkowy slime po przeróbce wygląda tak. Teraz pora na drugiego slajma. On też jest dość płynny. Ma w sobie trochę brokatu. Na początek pozbędę się tych kuleczek z niego. Nie wiem, czy uda mi się je wyjąć wszystkie, tak żeby nie stracić za dużo slajma, ale postaram się. Dobra, te parę kulek może zostać. Te na razie odkładam na bok. Dodam do tego aktywator, żeby ten slajm się naprawił. Widzę, że jest taki trochę wodny, taki trochę jiggly z niego jest slime. Zobaczcie, w ogóle przypomina mi te wszystkie slimy, które na początku się robiło. Takie gluty po prostu. Takie rzadkie, spływające. Ok, na razie może być. Jeszcze trochę się klei, ale zostawię go takiego. I dodam do tego teraz inny składnik i będzie to sztuczny śnieg. Dodam go takiego w proszku, tak jak jest. I dzięki temu zrobimy jelly slime. Dodam troszeczkę więcej niż ta łyżeczka. Potem najwyżej dodam więcej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I teraz po prostu wgniotę ten śnieg w tego slime'a. On pochłonie trochę wilgoci i stworzy się taka galaretka. Już tutaj w palcach czuję, że konsystencja się zmienia. Trzeba go tak gniatać dość długo, żeby właśnie ten śnieg wchłonął wilgoć. Zobaczcie, jaka to jest konsystencja, nie wiem, czy to widać. Nie można właśnie dać za dużo tego śniegu, żeby nie zrobił się z tego cloud slime. Tak myślę, dodam jeszcze może odrobinkę tylko. Dodam teraz do niego trochę aktywatora. Okej, już jest fajny. I teraz dodam do niego brokat. To będzie też taki holograficzny brokat, tylko tym razem będzie taki fioletowy.
Okej, okay, slime jest prawie gotowy. Teraz przełożę go do pojemniczka. I żeby był bardziej walentynkowy, dodam do niego takie serduszka. Gotowe. Jak Wam się podoba ten slime? Który jest fajniejszy, ten pierwszy czy ten? I tak na sam koniec, spontanicznie, postanowiłam tego nie wyrzucać, tylko zrobić z tego jeszcze jednego slajma. To będzie bardzo proste. Dodam do tego aktywatora, żeby ten slajm się naprawił. I mam zamiar z tego zrobić flom slime, tylko że taki walentynkowy. Wsypę do miseczki więcej kuleczek strepionowych, tym razem w kolorze takim jasnym różowym. I dodam je do tego slajma. Trzeba ich dodać aż tyle, ile można tutaj zmieścić tych kuleczek, tak żeby one nie wypadały z tego slajma. I żeby można było zrobić jakąś formę, na przykład taką kulkę. I żeby to był taki walentynkowy flom slime, dodam do niego także serduszka. Tym razem będą to takie srebrne serduszka. Jak Wam się podoba taki pomysł? Dajcie mi znać w komentarzach, który slime dzisiaj Wam się najbardziej podobał. Ten niebieski, ten różowy, czy może ten flom slime. A teraz mam dla Was pozdrowienia. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, to subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek i napiszcie komentarz z hashtagiem Kang Dzwoneczka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!